Gromda 16. W imię zasad już 1 marca. Kup pay-per-view i oglądaj na gromda.tv. Gala XTB KSW Epic za nami. Z nami Mamet Halidow po przegranej walce z Tomkiem Adamkiem, ale pokazałeś, że nie jesteś bokserskim ogórkiem. Niedosyt. Obaliłem go. A to wykrakał ktoś po prostu, że pójdziesz po te nogi i poszedłeś. To było, jak leciałem na niego, jak dziwnie, wiesz, odruchowo, to podciąłem leciutko prawą ręką tę nogę i odruch, nie, no to niespecjalne, wiadomo, byliśmy w klinczu. Natomiast niedosyt, tam już w drugiej rundzie czułem, że ta ręka mnie boli. Ale ona jest już dawno rozwalona i nawet w treningu jak jestem, to jak uderzę, to 2 tygodnie potrzebuję, żeby się zagoiło, to chyba trzeba zoperować w końcu. Natomiast w drugiej rundzie już czułem, że mocno mnie boli, bardzo mocno. I trenerzy mówili punktuj. A ja pośrednio w trzeciej rundzie poszedłem taką mocną wymianę i chyba 2-3 razy po głowie trafiłem go tak mocno, że taki ból, że no niestety. No. Ale wiesz, że wygrałeś 2 rundy z Tomkiem Adamkiem z tych 3. No i gdyby nie ten faul, to tak naprawdę byś prowadził na kartach punktowych. Wiesz co, no to fajnie jak jest cały 3-6 rund, bo dałbym cały wymiar walki i bym wygrał. Nie? To się liczy na kartach. Przegrałem tą walkę. Szkoda, że nie całą połowę tylko walkę obejrzeli kibice. Wiesz, to wiadomo, że ja jestem sportowcem, chcę wygrywać. Chciałem challenge, chciałem wygrać walkę. Nie udało się, ale wiesz co, cieszy mnie bardzo, że miałem okazję z nim zawalczyć i gdzieś tam będę miał satysfakcję, że kiedyś z Adamkiem walczyłem w boksie i mnie nie znokautował i byłem szybszy od niego. A czułeś, że z którejś z tych ciosów naruszył Tomka? Bo spod klatki, tak z perspektywy, gdzie siedzieliśmy, mnie osobiście się wydawało, że te niektóre ciosy robiły wrażenie na Tomku. Wiesz co, trudno, ja w trzeciej rundzie, jakby pod koniec, jak te wymiany było, wydawało mi się, że chwieje się, ale to wiesz, to może on mylny być, bo to jest bokser, on ci przyjmie 1000 ciosów, a wiesz, a dalej będzie walczył, więc poczułem krew. I poszedłem za mocno, gdzie miałem tylko spokojnie pracować. I tak mi trenerzy mówili, wygrywasz spokojnie, punktuj, on szybkościowo nie nadąży za tobą, żeby pracował spokojnie. A ja gdzieś się podpaliłem i poszedłem tą wymianę i, no, i stało się coś stało. A jak ty moment oceniasz dyspozycję Tomasza Adamka w tym pojedynku? Ja nie wiem, wiesz, no, ja się skupiałem na sobie, wiesz, i dyspozycję, skupiałem się na tym, żeby walkę wygrać. No. Dyspozycja, no to wy musicie sami ocenić, no to nie mi oceniać to. Mocno bije góral? No, wiesz co, tu tam parę ciosów mi weszło, ale były takie dosyć no, mocne, no. Tylko że ja chyba gdzieś na odchylenie dostawałem, gdybym dostał bezpośrednio, wiesz, dobrze, to bym pewnie padnie, no ale nie było tak. A duża jest różnica, jeśli chodzi o siłę ciosu. Możesz teraz porównać, jeśli chodzi o rękawice, bo wielu fanów no, chciałoby, żeby ten pojedynek odbył się w małych. Ja bym szczęśliwy, gdyby mało było. Natomiast troszeczkę dziwnie jest, bo te rękawice Granda są... Artur mi mówi, mamy te Grandy, są pierwszy raz je założyłem tak naprawdę na walkę. One przyszły teraz i mi dali dopiero teraz przy tym. Ale założyłem je wcześniej, żeby przymierzyć. Mówi, ok, ale nigdy nie boksowałem ich. No fajne rękawice, wszystko fajnie, tylko że tam jest cienka widocznie ta, nie wiem, nie znam się, no kurno masz, no nie wiem się, no. W MMA jest tak, że dostaniesz, rękę boli, coś tam obalisz, coś zrobisz, nie, no, tutaj jest tak, że no, musisz ręką owalić, a mi się tak bolało, że teraz wyszedł, a widziałem, że Tomek już macha dobrze, mówię, no, nie będę ryzykował, boli mi rękę i jeszcze mam wyjść z takim pięściarzem, dalej się, no ale to już od drugiej rundy miałem tą rękę, już nie miałem tej ręki. Artur już w transmisji powiedział na gorąco, że wybrałeś te granty i on powiedział, że on praktycznie po każdej walce w tych rękawicach musiał rękę składać. Mówił mi o tym, a ja powiedziałem, że one fajnie leżą na ręku. No i leżało na ręku. Co zrobić? No słuchajcie, no nie, czy ja jestem zadowolony z siebie? Nie jestem zadowolony, bo chciałbym walkę wygrać. Druga strona jest taka, że no chciałbym dać też również dłuższą walkę, cały wymiar. Na razie nie mam, no muszę to wszystko zastanowić. Na gorąco tak jestem trochę, troszeczkę rozczarowany. Jak podobała ci się walka w tej formule i czy może zobaczymy jeszcze Mameda w walce na zasadach bokserskich?
Wiesz co, nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz, jak to, wiesz, teraz muszę tą rękę tak, wiesz, no tą rękę trzeba do końca wyleczyć, no, bo ona mnie naprawdę doskwiera, a jak zaczynam mocno bić, no to ona mi się kruszy cały czas, ona jest, wiesz, to jest dawna kontuzja, która powoduje, że jak mocno zaczynam bić, no to zaczyna się duży problem. Słowo się rzekło, Martin Lewandowski przed tą galą zapytany przeze mnie, jaki masz pomysł na Mameda Khalidova, odpowiedział wprost, KSW 100, no mam nadzieję, Mamed, że cię tam zobaczymy. Spokojnie, ja mam teraz odpocząć, zobaczyć długie te przygotowanie, bo właśnie ten niedosyt jest z tego powodu, że 3 miesiące przygotowałem. Naprawdę fajnie zrobiliśmy to wszystko. Widziałem wszystko to, co on robi i trafiał mi, ale no szkoda. No. Szkoda. Chcę się skupić na razie teraz, no, odpocząć. No. Mówisz o tym, że to jest stara kontuzja i że nawet w trakcie treningów to odczułaś, kiedy mocniej uderzysz. Czy był w trakcie tego kampu taki moment, gdzie pojawiło się jakieś ryzyko, że w ogóle ta walka się nie odbędzie? Czy był jakiś moment zapalny? To pierwszy raz ją, znaczy rozwaliłem gdzieś z 1,5 miesiąca temu na sparingach. Bardzo mocno ją rozwaliłem. Później za 2 tygodnie tak naprawdę nie biłem tą ręką w ogóle. Musiałem dać je trochę się zagłodzić, bo tam jest taki problem, że tam wszystkie kości są przesunięte. I po prostu przez jakieś 2-3 tygodnie nie biłem tą rękę po prostu. No. I ona się zagoiła, myślałem, że już jest ok. Jakieś tam maście, nie maście, wszystko, wiesz, żeby tylko do walki wyjść. Wczoraj na rozgrzewce tam się spałem trochę, naruszyłem ją, ale miałem nadzieję, że tutaj dzisiaj jest adrenalina i tak dalej i będę bił, że będzie jakoś tam. No, i, no niepotrzebnie się podpaliłem w tej trzeciej rundzie. No. Mamy tak śmiechem, żartem, miałeś Tomka Adamka na deskach. Tak. Ngannou też miał Tysona Fury'ego na deskach, jest remis. No tak, i dostałem minus punkt, tak? Jak, to, tak? Jak to się liczy? Minus punkt jest 10-8? 10-8. 10-8 ta runda się skończyła. Czyli ja, a jakbym nie obalił? To byś prowadził na kartach punktowych po 3 rundach, tak jak już powiedziałem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.